Ojcze Niebieski, przychodzę dziś do Ciebie, by szukać Twojej pomocy w czasach kłopotów. Panie, proszę, przyjdź mi z pomocą, gdy jestem w niebezpieczeństwie. W każdej sytuacji w moim życiu pomóż mi pamiętać, że jesteś suwerenny nad wszystkim. Niech historia Twojego anioła, który zatkał górę lwią, pomaga mi przypominać Twoją moc i obietnicę przychodzenia mi z pomocą w czasach kłopotów i wybawiania mnie z rąk złych. Panie, proszę, pomóż mi w moich wątpliwościach, zagubieniach i pokusach. Pomóż mi nie ufać przyszłości, ale odważnie ufać, że jesteś w kontroli. Kiedy emocje mnie pogrążają i jestem w rozpaczy, obdarz mnie pełnym wewnętrznym spokojem. Bądź moją pomocą, Panie, gdy przechodzę przez najgłębszą dolinę cieni śmierci. Złe nie zbliży się do mnie, bo jesteś moim pomocnikiem. Pomóż mi, Panie, i uratuj mnie przed tymi, którzy próbują mnie pożreć. Kładę absolutne zaufanie w Tobie, Ojcze. Obdarz mnie łaską, abym poznał Twoją wolę i cel DLA mojego życia. Twoje słowo w psalmie Nine, Nine. Ten mówi, że Pan jest schronieniem DLA uciskanych, obronną twierdzą w czasach kłopotów. Ci, którzy znają Twoje imię, ufają Tobie, bo Ty, Panie, nigdy nie opuściłeś tych, którzy Cię szukają. Panie, proszę, bądź moim pomocnikiem i dostarczycielem. Wybaw mnie od złych zamachów przeciwko mojemu życiu. Pomóż mi, Panie, zawsze trwać w Tobie jako źródle pomocy i siły. Niech mój wyjście i przyjście będą zachowane pod Twoimi potężnymi skrzydłami. Idź przede mną we wszystkim, co robię. Prostuj mój szlak. Oświadczam, że nic nie może mnie pokonać, ponieważ Wszechmocny Bóg jest moim udziałem. Będę odnosić sukces we wszystkim, co robię. Panie, nie będę się bać, ponieważ zawsze jesteś ze mną. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś moim źródłem pomocy w czasach kłopotów. W imię Jezusa, mocarstwa Twojej modlitwy. Amen.